Dziś, jeśli chodzi o relacje, to nieco się od siebie zaczynamy oddalać. Niestety, ale tak jest znamie czasu, ale mam pomysł, jak możemy sobie z tym poradzić. Wystarczy, że użyjesz sprytnego rysowania, czyli takiego, które absolutnie nie wymaga talentu artystycznego. Pokażę Ci trzy rzeczy, które możesz zrobić już dziś. Po pierwsze, możesz zadbać o relację, rysując kartkę. Zobacz, jajko, literka U, imię osoby i kilka rzeczy, które warto nie wiedzieć. Możesz podpytać dziecka albo zrobić to z nim. Miły liścik zostawiony w bucie, na lustrze albo na poduszce to zawsze dobry pomysł i nie musi być idealnie. Ma być zrobione odręcznie, bo kiedy robisz coś odręcznie, to jest w tym taki czar. Taka magia z efektem wow. I trzecia rzecz to jest zrobienie czegoś personalnego, osobistego, na przykład wybranie cytatu albo powiedzonka danej osoby i zrobienie zdjęcia po prostu napisanemu cytatowi. Wyślij to i zobaczysz, jak uśmiechniesz kogoś. Szczególnie jeśli chcesz tak sprytnie rysować, zapraszam Cię na webinar, który znajdziesz w linku w bio.